Witam grono widzów. Dzisiaj przedstawiamy lokomotywę kupioną w zeszłym roku. Taki szrot modelarski. Silniki były sprawne, tylko trzeba ją po prostu dobrze złożyć, modernizację zrobić. Do tego mi był potrzebny kolega Daniel. On to musiał się z tym poradzić. Spalniak Znohab 204001, napęd gumkowy. Ja tylko pokażę. O, tak wygląda ten gumkowy. Mi się w ogóle ten bardzo spodobał ten kolor, taki oliwkowy. To jest w ogóle napęd gumkowy. Gumki są na przednich, czyli mamy napęd dwoma silnikami. Z tego co pamiętam, tu Daniel musiał coś pokleić, pokombinować, bo tutaj coś było pęknięte, ale nie pamiętam już. Dzisiaj wymieniłem jedną gumkę tam z tyłu tutaj, bo mi szczeliła. I mamy fajnego nohaba, gumkowca. Widzimy, tutaj te plastyki sobie dorobiłem. Też mi Daniel dał te. To sobie tutaj wkleiłem. Od Daniela dostałem, bo akurat tego nie było. A jak on go robił, to jeszcze tego nie miałem. Nie było tego, Daniel tego nie miał, bo to jakoś te części, nie wiem, skądś dorwał. I mam nohaba gumkowca. Dzisiaj nagrywam wyjątkowo prezentację tabletem. Telefon ma już zbyt dużo, a potrzebuje miejsca na jutro. Coś nagrać. I tak wygląda nohab specjalny, dałem do niego, przygotowałem też wagony takie oliwkowe. Nohab jest firmy Pico z napędem gumkowym, a wagony osobowe mamy firmy Jołef, które wygrałem na licytacji z wózkami z układem jezdnym do tej siódemki, tam EU07. Daniel mi dał do Intercity, ale ja przełożyłem sobie, zrobiłem model kartonowy. I tak jest fajny nohab z napędem gumkowym. O, źle włożyłem na tory koło. I mamy gumkowca na chodzie, ładnego nohaba. Bardzo mi się podoba. Elegancka lokomotywa.
Tak wygląda właśnie lokomotywa Nohab z napędem gumkowym. I tak się prezentuje lokomotywa spalinowa Nohab. Bardzo mi się podoba piękne malowanie. Napęd gumkowy. Elegancko. Dzisiaj sobie trochę nim pobawię, pojeżdżę. No. A no jutro mam przygotowany inny filmik specjalny, który będzie puszczony poza kolejnością.